Make China Great Again! WTF! 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 Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś, co prawda, nieduży woreczek, ale jakże atrakcyjna zawartość. Moi drodzy, otóż przyszedł mi ostatnio taka paczucha większa z Chin, ale spokojnie zdezynfekowana, także wirusa nie ma. Zresztą mam maseczkę, jeżeli wiecie, jakiej maseczce mówię, to wpadajcie tutaj, zobaczcie. W sumie nie wiem, czemu haula nie zrobiłem. Mogłem, bo całkiem dużo tych figurek mi tu powpadało, całkiem ciekawych. I moi drodzy, kogoż my tu dzisiaj mamy? No wiecie już to po intro, pana Trumpa. No jak zobaczyłem tą figurkę już na poziomie aplikacji, to mówię, no nie mogę się oprzeć, by mieć tego prezydenta, prawda, u siebie w kolekcji klockowej. Jak widać, Chińczyki mają gdzieś wszelkie prawa, w ogóle wiecie, przejmują się, że Trump może się wkurzyć i najechać ich bombami atomowymi za tą zniewagę. No widać, tak jak mówię, mają to gdzieś i się tą zniewagą nie przejmują, albo po prostu mają więcej atomówek, albo po prostu trenowali w Fallout Tactics. No nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Moi drodzy, teraz w tym momencie widzimy, że dostajemy tu całkiem ciekawą liczbę klocków, bo po cóż nam właściwie jest ten klocuszek, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Mamy również dwie czapeczki, jak widzicie, dwie czapeczki, dwa nakrycia głowy właściwie. Jeden z nich tutaj, o, Make America Great Again, w ogóle super czapka, super w ogóle motyw i naprawdę świetny, nawet do Lego by się przydał, gdyby się nie bał mieszać Lego z podróbkami. No i mamy również fryzurkę samego pana Trumpa. I jak wygląda sam pan Trump? Moi drodzy, bez jeszcze włosków, bez jeszcze czapeczki prezentuje się w taki sposób. Całkiem ciekawy. W ogóle swoją drogą to jest chyba torsik również, który był u mnie w Jasiu Fasoli. Chyba identyczny torsik, ale muszę porównać. Nie, chyba inny. Chyba minimalnie inny. Ale no właśnie, moi drodzy, moje ogromne pytanie. Czemu pan z jednej strony Trump, z drugiej strony ma całkiem inną główkę i to bez wątpienia pan Trump nie jest. I w ogóle co to jest? Bo wiecie, to duże pomarańczowe u góry to nie są brwi, bo brwi są inne. Co to w ogóle jest? Czy macie w ogóle pojęcie, co to może być za figurka? Tak serio mówię, bo nie mam pojęcia w ogóle, czemu tak zrobiono. Nie podoba mi się to. I w sensie, jak Chińczyki, no to zasady, wiecie, są jakie są. No tak, no mieszanie jednak dwóch postaci to już w ogóle zły pomysł, aczkolwiek z drugiej strony, no dostajemy drugą całkiem darmową postać z tyłu, ale nie mam bladego pojęcia, mówię, kto mógłby tutaj być. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, czy ktoś poznaje tego gościa. Przydałoby się iść z tą sprawą na policję, może oni by go rozpoznali, ale może i wy go rozpoznacie i napiszecie mi w komentarzu, jak myślicie, co to jest za typas. Tymczasem klasycznie już dla Chińczyków wpinamy łapiątka. Chodzi ciężko ta łapiątko, więc nie za dobrze, a tutaj... O, czekajcie. Nie, dobra, weszło w miarę fajnie. Dotychczas wszystkie moje AliExpressowe figurki raczej zbierały recenzje dobre. Wchodź! O, okej, wlazło. Ciężko. Widać odciski na mym palcu. Spójrzcie, widać odciski mocne na mym palcu. Nie lubimy takich zachowań, Chińczyki. Wiecie, najpierw nam dajecie jakiegoś wirusa, a teraz dajecie nam ból palcy. No nieładnie, Chińczyki. No ale dobra, dajmy tutaj, moi drodzy, jeszcze mu... O. To klasyczne składanie figurki, jakiego w Lego no nie uświadczymy, bo Lego nam no niestety, albo stety właściwie montuje figurki, dla mnie jednak chyba stety, ale mówię z tego perspektywy tego kanału, że niestety. Troszkę się boję o te nogi, bo nie wiem, czy to nie jest ten rodzaj nóg, który po 100 krokach nam się rozjeżdża. Czekajcie, test. Dobra, test wykonany, nie było może 100, ale 50 było i faktycznie się nie rozjeżdża, więc ja cię przepraszam, panie Donaldzie, nie bombarduj mnie tutaj olkusza. Z tym, że moi drodzy, tak, ta noga chodzi trochę lżej niż ta chodzi ciężej, chociaż może się rozrusza. Z łapami to samo, w ogóle łapy chodzą ciężko, na szczęście nie tak ciężko byście, no wiecie, biorąc ją do góry wysadzali tu hipka z tułowia, a zdarzały się takie przypadki. Druga chodzi... Nie, dobra, chodzą tak samo ciężko, dłonie już w miarę dobrze nam się tutaj ruszają. Nie mam pojęcia, w sensie wiecie, gdyby tu było jakiś nadruk, jakaś deklaracja wolności, nie wiem, wiza dla Polski, o, to by było coś, moi drodzy. Tymczasem no, zwykłe, nie wiem po co to w ogóle jest, a że nie dostajemy opakowania do tego, do czego nas AliExpress przyzwyczaiło, no to nie mam pojęcia, moi drodzy. No i pan Trump może mieć dwa wizerunki.
pierwszy to w swoich żółto-serowych takich włosach. No taki podobny, no podobny, moi drodzy. Chyba nikt nie ma wątpliwości, kto to jest. No nikt nie ma tutaj wątpliwości, kto to jest. Aczkolwiek ta grzywa mogłaby być ciut lepsza. Ale okej, okej. W ogóle te brwi takie... No, straszne, te brwi są straszne w ogóle. W sensie, one są okej, dobrze wykonane, ale po prostu taka karykatura, że hej. No i jest jeszcze pan Trump w czapeczce, który, jak widzimy, make America great again. No, taki aliexpressowy to raczej powinien krzyczeć make China great again! A nie Ameryka. No ale oczywiście wiadomo, jest to Trump. Wiecie co, powiem szczerze, gdyby ta czapeczka miała sens. No właśnie, to chciałem powiedzieć, ale nie myślałem, że aż ma tak mało sensu. No moi drodzy, niestety ta czapeczka w tym zestawie ma zero sensu. No bo o co tutaj chodzi, moi drodzy, to ja nie wiem. Ale chyba ktoś tego grubo nie przemyślał, albo, no nie wiem, no coś tutaj myślowo poszło nie tak zdecydowanie. Ta czapeczka w tym zestawie po prostu traci sens. I fajnie, bo możemy ją oddać zupełnie komuś innemu. No na przykład zupełnie ciekawie by w niej wyglądał radziecki żołnierz, nie? Wiecie, ZSRR, kurde, w czapeczce Make America Great Again. No to przecież od razu by się tutaj ktoś odpowiedni zjawił i po typku, nie? I po jego czapce też. Jeżeli nie widzieliście recenzji tego ruskiego, radzieckiego żołnierza, to też was zapraszam serdecznie teraz do narożnika, bo jeden z fajniejszych zestawów w tym roku. Więc właściwie czapeczka Make America Great Again idzie całkowicie do kosza i pan Trump nadaje nam się tylko i wyłącznie w wersji tej włoskowej. Ale jest okej, okay, moi drodzy, ja mówiłem, hipki z AliExpress mają to do siebie, że są tanie i naprawdę są w miarę dobrze. Więc ja wam z czystym sercem polecam. Oczywiście to jest bardziej ciekawostka, bardziej coś prześmiewczego. Ja chyba, mi się wydaje, że ten nadruk na to Porsche też jest trochę krzywy. Tak, on jest krzywy, spójrzcie. To widać tu w pasie. Jest krzywo nadrukowany. Ale oj tam, pan Trump widocznie był wczorajszy, jak zakładał marynarę, nie? Z tyłu brak nadruków w ogóle. No ciekawie, ciekawie, moi drodzy. Mimo wszystko, cały czas z szczerym sercem polecam. Nie jest to oczywiście jakość Lego. W sensie wykonanie jeszcze nie jest złe, ale mówię, na przykład ruchy rąk czy róg są cięższe. Nadruki w miarę okej, no jeżeli zniesiemy to, że jest ciut krzywy, ale przypuszczam, że inny by się już trafił prosty. Mimo wszystko, wyśmiało mocne 7+ na 10 jestem w stanie tym figurkom wystawić, chociaż ta oczywiście mówię ogólnie, ale AliExpress, chociaż ta mogła być trochę mniej, niestety za tą czapkę i za tą drugą główkę, która tutaj psuje dość mocno, przede wszystkim psuje tą czapkę, która jest tutaj jakże ważna w tym zestawie przy tej figurce. Ja wam bardzo dziękuję za kolejną wspólną recenzję, kolejny wspólny filmik na moim kanale. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce, oczywiście w kolejnej, byście nie przegapiali kolejnych filmików, koniecznie kliknijcie subskrypcję, abyście w tej kwarantannie nie nudzili się, to obejrzyjcie jeszcze na przykład ten filmik, który wam daję tutaj. Dzisiaj wam bardzo dziękuję za kolejną wspólną recenzję, wkrótce będzie więcej AliExpressów i więcej innych WTF-ów, także trzymajcie się mocno dzwoneczków, które klikniecie na mojej subskrypcji. Bye!